Cześć, z tej strony Marta Potoczek z bloga Leniwa Niedziela. Słuchajcie, myślałam, że Was dzisiaj zabiorę do ogrodu, ale mój ukochany kamerzysta wrócił dopiero jak było ciemno na zewnątrz. Ale nie ma tego złego. Dzisiaj opowiem Wam o rododendronach, azaliach i różanecznikach, które są w moim ogrodzie i co robię, aby fantastycznie kwitły. Zapraszam na ten odcinek. Spędziłam cały dzień w ogrodzie, tak na to czekałam, po prostu jak ruszyłam do tego ogrodu z sekatorem, to przyznam się Wam szczerze, że jakbyście teraz zobaczyli, to aż mi się trzęsą ręce. Udało mi się obciąć wszystkie róże, mam obcięte wszystkie trawy. Chciałam przetestować ten mój nowy sekator do bukszpanów i chciałam tylko przyciąć końcóweczki, tak mi się dobrze cięło, że po prostu obcięłam dwa bukszpany całkowicie. I działałam parę godzin w ogrodzie, wszystko udało mi się, dzisiaj u nas zabiera Libio, więc zapakowałam, wystawiłam i mam naprawdę kawał roboty wykonany. Jeżeli chcecie zobaczyć takie moje codzienne przygody ogrodowe, to koniecznie wpadnijcie na mojego Instagrama. Ja tam w relacjach, czyli na stories wrzucam naprawdę codziennie, co robię, pokazuję bardzo dużo szczegółów, których tutaj staram się zawsze tak ogólnie omówić temat, a tam po prostu jest takie codzienne życie, wiecie, kawa, sekator, działam, jak coś ucinam, to od razu pokazuję. Także jeżeli jesteście ze mną tylko tutaj, to koniecznie wpadajcie na Instagrama i będziecie mieć dwie zupełnie różne relacje. W tle za mną na komputerze możecie zobaczyć mój ukochany różanecznik. On nazywa się Furnival's Daughter i on jest ze mną od samego początku. To była jedna z pierwszych roślin, jaką kupiłam do ogrodu. Myślę, że on teraz ma gdzieś tak, pewnie ma ze 14 lat. I na początku przechodziliśmy różne razem sytuacje. On bardzo długo się ukorzeniał, tak to z różanecznikami bywa. Kwitł tak sobie. Potem zaczęły go męczyć choroby grzybowe, potem zżerały go opuchlaki, ale słuchajcie, jest szansa. Ja naprawdę karmiłam go swego czasu różnymi antygrzybowymi specjałami. Wykaraskał się, ukorzenił się i od tamtej pory, kiedy już jakby opanowaliśmy te problemy z tą jego młodością, już jako dorosły krzew, fantastycznie kwitnie. Co roku daje nam ogromną ilość radości. Oprócz różanecznika, może powiedzmy sobie, jaka jest różnica między różanecznikami i azaliami. Różaneczniki to są z reguły krzewy, które mają zimozielone liście. Natomiast azalie, duża ich część zrzuca liście na zimę albo zrzuca je tak połowicznie. I różaneczniki bardzo dobrze widać. One już te kwiaty tworzą w poprzednim roku. Są takie piękne pąki, które potem wiosną robią się takie coraz większe, aż w końcu wybuchają w maju pięknym kolorem. Te kwiaty są naprawdę takie bardzo bogate. Zresztą nazwa rododendron znaczy drzewo różane, bo te kwiaty są niemalże równie piękne jak róż. Oprócz mojego różanecznika Furnival's Daughter, nazwę oczywiście Wam zapisuję, bo jak zwykle to jest taka nazwa, że naprawdę ciężko ze słuchu ją sobie wyobrazić, jak ona wygląda. Oprócz tego różanecznika mam w ogrodzie sporo azalii. I one także w większości były ze mną od samego początku, także mają mniej więcej około 14 lat, oprócz jednej, o której za sekundkę. W większości to jest kermesina i mam wersję tą taką ciemnoróżową i tą wersję rose, czyli tą taką bladoróżową. Mam też jedną azalię, która jest fantastyczna i ona nie gubi liści. Ona ma liście przez całą zimę, natomiast nie znam jej nazwy. Pokażę Wam jej zdjęcia i może ktoś z Was pomoże mi w identyfikacji, bo nikt nigdy nie był w stanie mi powiedzieć, jak ona się nazywa. Może ktoś z Was pomoże mi, będzie wiedział i mi po prostu o tym powie. Najnowsza azalia, która jest w moim ogrodzie, nazywa się Nancy Dippel. Fantastyczna, taka blado-różowa. No tak ma przepiękne te kwiaty. Słuchajcie, jak
pojechałam sobie do centrum ogrodniczego, zupełnie co innego planowałam kupić i zobaczyłam ją. Po prostu natychmiast zapakowałam 3 czy 4 sztuki na ten wózeczek i zaczęłam oczywiście. I jeszcze najgorzej, że wzięłam po prostu w pełni rozwinięte kwiaty, bo jak kupujecie rośliny, to naprawdę, jeżeli jest cała taka grupa i widzicie, jak roślina wygląda i Wam się podoba, to nie bierzcie tej z rozwiniętymi kwiatami, tylko zobaczcie, jak ona wygląda i weźcie tą, która jest w pączkach, bo dużo dłużej w tym sezonie skorzystacie z tego jej kwitnienia. Ja byłam tak podjarana tym, że ona tak fantastycznie wygląda, że wzięłam w pełni rozwiniętą i jadąc do kasy, słuchajcie, zaczepiło mnie chyba z 6 osób i pobiegło też ją kupować. Fantastyczna, po prostu wygląda tak eterycznie i to jest moją ulubioną azalią od tamtej pory. Mam ją w ogrodzie albo od 2017, albo od 2018 roku i zawsze jak na Instagramie pokazuję jej zdjęcia, wszyscy zawsze chcą wiedzieć właśnie, jak ta odmiana się nazywa. To tak wstępem o tym, jakie te odmiany rododendronów w moim ogrodzie występują, a teraz powiem Wam, co one lubią, kiedy je sadzić i jak je nawozić i tak dalej, i tak dalej. Jak czyta się w internecie, to najczęściej jest napisane, że to są bardzo wymagające rośliny. Wydaje mi się, że po prostu trzeba dobrze im przygotować dołek. O tym mówiłam Wam wielokrotnie, że roślina to jest jedno, a zainwestować należy w dołek, przygotować dobrze dla rośliny glebę. W przypadku roślin takich jak te, które kochają ziemię kwaśną, bardzo istotne jest to, aby naprawdę wykopać duży dół i kupić tam dedykowaną ziemię z worków. Kwaśną ziemię, taką przeznaczoną właśnie do rododendronów. Dodatkowo ja jeszcze mieszam ją z kompostem, tę kwaśną ziemię. Najfajniej by było, żeby to był kompost kwaśny. Mi udało się taki kupić, to jest właśnie próchnica kwaśna i tak te dołki przygotowywałam. Różanecznik i azalia będą lubiły taką samą ziemię, czyli będzie to ziemia kwaśna, ale będzie to też ziemia bogata w składniki odżywcze i fantastycznie się drenująca. Jeżeli chodzi o stanowisko, rododendrony wszystkie bardzo lubią stanowiska półcieniste, wcale nie super cieniste, bo czasami jak się właśnie o tym czyta, to wydaje się, że one będą lepsze w cieniu. Ale miałam doświadczenia z tym, gdzie sadziłam azalie i różaneczniki właśnie w bardzo dużym cieniu i zdecydowanie ten półcień takie 5-6 godzin słońca dużo lepiej wpływa na ich kwitnienie. Bardzo istotne jest to, aby roślina miała stale wilgotną ziemię. Nie mokrą, nie bagienko, tak jak ostatnio sobie rozmawialiśmy, ale żeby to podłoże było wilgotne. Jeżeli są takie okresy suszy, to pamiętajcie o tym, aby te rośliny podlewać. Oczywiście im starsza roślina, tym ona będzie lepiej ukorzeniona, będzie sobie lepiej radziła. Ale w przypadku roślin, które sadzimy teraz, wiosną, to naprawdę te pierwsze 2-3 lata trzeba się bardzo, bardzo skupiać na tym, żeby pamiętać o tym, żeby po prostu one były dobrze nawodnione. No i teraz cóż robić w kolejnych latach? Czy zawsze ta ziemia będzie kwaśna, jeżeli przygotujemy takie podłoże? Przez pierwsze 2-3 lata tak, natomiast później będziemy musieli zadbać o to, aby to pH gleby stale utrzymywać kwaśnym. Ja robię tak, że co wiosnę punktowo pod dany krzew, czy azali, czy różanecznika dodaję siarczaną amonu. Biorę sobie tak, jak jest opakowanie, tam jest napisane, ile na metr kwadratowy tego należy podsypać i w ten sposób tę glebę zakwaszam. Jeżeli zima była ostra i nasz różanecznik po zimie wygląda fatalnie, to ja oprócz tego, że nawożę nawozem dedykowanym do roślin kwaśnolubnych, bardzo często jeszcze wczesną wiosną dodatkowo używam nawozu takiego dolistnego, także dedykowanego do roślin kwaśnolubnych i one dużo lepiej startują w tę wiosnę. Bardzo często właśnie po ostrej zimie widać po liściach, że nie pobierały składników odżywczych tak jak powinny i wydaje mi się, że ten taki boost wiosenny dobrze im robi i to kwitnienie potem jest naprawdę niesamowite. W przypadku rododendronów bardzo dobrym pomysłem jest ściółkowanie, bo ściółka ogranicza parowanie wody, przez to lepiej będzie się utrzymywała wilgotność. Natomiast przeczytałam jakiś czas temu o tym, że one nie lubią mieć, po pierwsze nie lubią, jak im tam grzebiemy przy korzeniach, nie znoszą tego, więc chwasty to naprawdę delikatnie, nie wchodzimy tam, wiecie, z jakąś motyką i nie rąbiemy wokół tych korzeni. Natomiast jeżeli kładziemy ściółkę, to nie kładźmy jej zbyt gęstej. Przeczytałam, zbyt gęstej, zbyt takiej, wiecie, zbyt wiele. I przeczytałam o tym, że one nie lubią, jak tam jest dużo tej ściółki, nie lubią też, jeżeli leży bardzo dużo tego opadu, jeżeli mają jakieś takie liście, które im tam opadły, różnego rodzaju rzeczy, wiecie, latają po ogrodzie zimą. Ja to wszystko wczesną wiosną wybieram. I
kiedy miałam taki rok, że on tak nie najlepiej mi się zachowywał, zaczęłam właśnie, przeczytałam o tym, żeby wybierać te wszystkie rzeczy, które tam opadają i widzę poprawę. Także spróbujcie tej metody. Wybieram, a potem rozkładam cieniuteńką, taką 2-centymetrową warstwę ściółki. W moim przypadku wiecie, że ja uwielbiam ściółkować kompostem. Można czasami kupić kompost taki kwaśny, ale możecie też zrobić go sami. Robimy tak, że normalnie kompostujemy to, co mamy z kuchni, czyli wszelkiego rodzaju takie zielone elementy. Dodajemy trochę do tego oczywiście jakiegoś tam kartonu i bardzo dużo dajemy igieł z sosny i czasami jak przycinacie sosną jakieś takie gałązki, mielimy to i też tam dorzucamy do tego naszego kompostu i oczywiście do tego może być trochę trawy. Wtedy ten kompost będzie dużo bardziej kwaśny i będzie się świetnie właśnie nadawał pod rododendrony. No i teraz temat cięcie. Czy w ogóle tnie się rododendrony? Sporo informacji w internecie mówi o tym, że się ich nie tnie. Jeżeli chodzi o mojego różanecznika, tego Furnivalsdotter, ja nie tnę go w ogóle, chyba że mam jakieś obumarłe pędy. Natomiast po kwitnieniu, kiedy te wielkie kwiatostany przekwitają, wyłamuję je palcem, tak żeby one nie zawiązywały nasion i żeby roślina nie zużywała tej energii niepotrzebnie. Ona ma tę energię sobie zatrzymać i potem zużyć ją na wytworzenie pięknych pąków kwiatów na przyszły rok. Natomiast jeżeli chodzi o azalie, to azalie przycinam po kwitnieniu, bo one nie trzymają mi takiego ładnego pokroju, jakbym chciała. Nie ta azalia, która jest zimozielona, bo ona zawsze rośnie mi w przepiękną kulę. Natomiast pozostałe są takie, wiecie, drapakowate, więc po kwitnieniu, jak wszystkie kwiaty przekwitną, robię sobie z nich takie ładne kule i pięknie się to sprawdza. Oczywiście to nie jest tak, że nigdy nie można ciąć różaneczników. Można im zrobić cięcia odmładzające, ale nie ma w ogóle takiej potrzeby. Chyba że macie na przykład przymarznięte pędy, jakieś takie kształt jego jest fatalny, wtedy spokojnie można to robić. Natomiast bardzo często one trzymają przepiękny pokrój. Ten mój naprawdę co roku jest taką przepiękną kulą, po prostu obłokiem kwiatów w momencie, kiedy kwitnie. Jeżeli chodzi o długość kwitnienia, to on kwitnie mniej więcej, wydaje mi się, gdzieś około 2-3 tygodni. I to jest po prostu taki show. Uwielbiam ten moment w maju. Naprawdę świetnie to wygląda. U nas, jeżeli chodzi o ten różanecznik Furnivalsdotter, ja mam go połączonego z piwoniami drzewiastymi. Obok rosną hortensje ogrodowe i trochę tam mam takich małych kosodrzewin i takich większych kosodrzewin, bo to jest wszystko koło altany. Natomiast jeżeli chodzi o te rabaty, które są z azaliami, one są przy placyku, przy ściance. I tam było tak, że azalie były tam pierwsze i ta rabata była dużo bardziej taka kwaśnolubna, bo tam były rośliny iglaste. A potem wymyśliłam sobie, że chcę mieć tam róże. I teraz mam tak, że jakby frontem to są właśnie azalie, a potem już są róże. I ja tam muszę takimi paskami niemalże działać. Na jednej rabacie mam dwa typy pH. I tutaj dość dużo jest kombinacji, ale udaje się, naprawdę przez ileś już lat tak robię. Wszystkie i róże, i azalie, wszystkie pięknie kwitną co roku. Także jeżeli macie takie pasy, u mnie ten pas mniej więcej około 50 cm, wtedy pod każdy z tych krzewów po prostu trzeba zakwaszać indywidualnie glebę i jak na razie się sprawdza. Zobaczymy, może kiedyś tutaj odszczekam te słowa, ale na razie działa. Tfu, tfu. Słuchajcie, ja teraz wracam do zdjęć, bo wymyśliłam sobie, że oczywiście wrzucę na Instagrama dla Was poszczególne te, które mam u siebie i azalie, i tego mojego różanecznika, żeby przypomnieć, jak one wyglądają. I w tym tygodniu będę wrzucała właśnie inspiracyjnie dla tych, którzy planują teraz wiosną zakupy, bo teraz jest najlepszy moment, żeby rododendrony sadzić. Dlatego, że one mają bardzo długi proces ukorzeniania się, więc lepiej jest to robić wiosną, bo będą miały taki, wy będziecie to kontrolować, będziecie w stanie podlewać te rośliny, jeżeli nie będzie padał deszcz. A sadząc jesienią, ten okres ukorzeniania się jest troszeczkę za krótki, potem jak spadnie nam śnieg, czy jest mróz, nie możemy tak łatwo kontrolować tego, że na przykład roślina ma niedobory wody. Także jeżeli sadzicie, planujecie, to róbcie to teraz. A wiem, o czym jeszcze zapomniałam. Słuchajcie, jest jeszcze taka jedna sytuacja, w której ten nasz różanecznik przede wszystkim, jemu tak
klapią liście. Bardzo często dzieje się to na przednówku albo zimą, kiedy są bardzo ostre mrozy. Czasami może się to zdarzyć przy dużych upałach. To jest naturalny proces, zupełnie nie należy się tym stresować. One robią to dlatego, aby zmniejszyć parowanie wody ze swoich liści i jakby ochronić całość tego krzewu. Także im starsze, tym lepiej się regenerują po takiej sytuacji, ale nie stresujcie się zimą, jeżeli coś takiego zobaczycie. Nie wygląda to najlepiej, ale krzew świetnie daje sobie radę. No dobra, słuchajcie, to już wszystko w temacie azalii różańczników, co wpadło mi dzisiaj do głowy, ale jeżeli macie jakieś pytania, to je zadajcie, bo ja naprawdę dzisiaj chyba z 6 czy 7 godzin cięłam i mam nadzieję, że dzisiejsza ta wiedza, którą Wam przekazałam, jest naprawdę okej, ale na pewno mnie zrozumiecie i na pewno już też działacie w swoich ogrodach i czasami wczołgujecie się do domu po tych wszystkich cięciach i sprzątaniu. Ja mam nadzieję, że za sekundę po prostu pójdę, upadnę na łóżko i zasnę jak małe dziecko. Ale słuchajcie, tyle czekaliśmy na ten czas, kiedy wreszcie będzie można tak działać i się wyżyć po prostu i te ogrody już będą takie przygotowane. Super! Ja po prostu, dla mnie to jest najpiękniejszy czas i mam nadzieję, że Wy też świetnie bawicie się w swoich ogrodach. Jeżeli wideo Wam się podobało, dajcie oczywiście kciuki w górę, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału i wciśnięciu dzwonka, żeby dostawać powiadomienia o nowych wideo, które pojawiają się we wtorki o 9, w czwartki o 16 i w niedzielę o 9. Do zobaczenia w następnym odcinku.